Firma Crosnometal spółka z o.o., bardziej znana jako operator marki Rylink, bardziej znana pod tą nazwą na rynku, jest wiodącym producentem profesjonalnych urządzeń chłodniczych dla branży Horeca. Skrót Horeca oznacza hotele, restauracje, catering. Ostatnio nasze produkty znajdują również nabywców w grupie producentów żywności. W naszym zakładzie w Krośnie Odrzańskim opracowujemy, konstruujemy i produkujemy przy użyciu najnowocześniejszych technologii, rozpoczynając od wycinania laserowego poprzez wykrawanie, dalej gięcie, a kończąc na wysoko zaawansowanych systemach wypieniania korpusów. Firma Crosnometal zatrudnia 90 wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Produkujemy w naszym zakładzie 10 tysięcy urządzeń rocznie, osiągając tym samym obroty w wysokości ponad 82 milionów złotych. Jako producent urządzeń dla branży gastronomicznej w naszej ofercie znajdują się szafy chłodnicze i mroźnicze, stoły chłodnicze oraz mroźnicze, chłodnicze lady barowe i składzarki odpadów. Produkujemy również wysoko zaawansowane, szybko składzarki szokowe. Naszą ofertę zamykają meble ze stali nierdzewnej dla gastronomii. Od ponad 16 lat zaopatrujemy najbardziej wymagające rynki w Europie. Nasze produkty sprzedajemy na rynek niemiecki, do krajów skandynawskich, do Wielkiej Brytanii, Irlandii, do Czech, Słowacji i Rumunii. Ponad 1/3 naszych produktów znajduje nabywców na rynku polskim. W naszych działaniach skupiamy się na ciągłym podnoszeniu konkurencyjności naszych produktów. Nasze mocne atuty to bardzo wysoka jakość oferowanych urządzeń. Dzieje się tak poprzez nowoczesne wytwarzanie i ciągłe usprawnianie procesów produkcyjnych. Dalej, krótkie terminy realizacji. Od momentu zamówienia do momentu wysyłki towaru nie mija więcej niż 48 godzin. Oraz dbałość o środowisko. W naszych urządzeniach stosujemy nowoczesne i ekologiczne czynniki chłodnicze oraz energooszczędne monobloki. Nasz proces produkcyjny to jest zaginanie elementów, zawsze był i jest oparty na procesie automatycznych centr gnących salwanin. Elementy, których parametry wychodzą poza obszar maszyny, są zaginane na prasach manualnych. Jest to dla nas bardzo ważne, aby maszyny pracujące w trybie automatycznym, które u nas posiadamy, miały takie ograniczenia jak najmniejsze. Nasze początki współpracy z firmą Salvagnini datowane są na rok 2010, w którym to roku zakupiliśmy używane centrum gnące P4. Była to maszyna używana i w połowie automatyczna z pewnymi ograniczeniami. Obsługa tej maszyny była dla nas pewnym wyzwaniem, ponieważ wszystkiego musieliśmy się uczyć od początku. Mając pozytywne doświadczenia na podstawie P4, zakupiliśmy nową P2. W roku 2014 wprowadziliśmy na halę produkcyjną najbardziej optymalną na nasze warunki maszynę, czyli centrum gięcia P2 o długości gnięcia 2,5 metra. Wyniki dla nas były imponujące. Jakość i powtarzalność wyrobów, każdy wyrób takiej samej jakości, taki sam. Przezbrojenia w trybie automatycznym w bardzo szybkim czasie. Eliminacja marnotrawstwa, nie musieliśmy czekać, przezbrojenia były bardzo szybkie. Rezultaty tego projektu były pozytywne. Kiedy pojawiła się potrzeba wzmocnienia naszego działu obróbki blach o drugie centrum gnące w celu zwiększenia naszych mocy produkcyjnych, nie mieliśmy wątpliwości i ponownie zaufaliśmy firmie Salvagnini. Wybraliśmy P1 w pełni elektryczne centrum, które zużywa mniej niż 3 kW energii i zajmuje zaledwie 8 m kwadratowych. Wybraliśmy P1 do produkcji elementów o maksymalnej długości gięcia 1250 mm i grubości blachy 1,3 mm. Jest to idealna maszyna do produkcji wielu naszych elementów ze stali nierdzewnej, a jej opatentowana kinematyka
umożliwia cykle gięcia, które nie są możliwe dla innych podobnych maszyn. Dzięki centrum gnącemu P1 udało nam się odciążyć P2 przy zachowaniu takiej samej jakości wyrobu oraz szybkości działania. Do tej pory pracowaliśmy na 3 zmianach i nadgodzinach. Aktualnie po uruchomieniu P1 pracujemy w trybie 2-zmianowym i bez nadgodzin. Dzięki mniejszym ograniczeniom maszyny wiele elementów nie musi być gięte na prasach manualnych. Aktualnie są gięte w trybie automatycznym na nowej P1, co odciąża gięcie manualne. Trzecim elementem jest jakość, ponieważ formuła gięcia kontrolująca P1 automatycznie optymalizuje parametry gięcia, gwarantując precyzję i wysoką jakość gięcia. Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Salvagnini, Crostometal zyskało zmniejszenie kosztów produkcji w przeliczeniu na element jednostkowy, stosowanie zasad Lean Manufacturing, skrócenie czasu przyzbrojeń, skrócenie czasu realizacji zleceń, zwiększenie wydajności, optymalizację kosztów związanych z siłą roboczą. W rozwoju naszej firmy, która oczywiście jest zależna od rynku, planujemy w dalszej przyszłości wymianę P2 na nowszy model. Wysoko oceniam współpracę pomiędzy naszymi firmami Crostometal i Salvagnini. Szczególnie dobrze oceniam współpracę z serwisem. Czy to jest teleserwis, czy kontakt bezpośredni, jesteśmy zawsze profesjonalnie obsłużeni. Jesteśmy na tyle zadowoleni, że w tym roku postanowiliśmy skorzystać z umowy serwisowej, dzięki której nasze maszyny będą w jeszcze lepszej kondycji.